Dzisiaj otwarcie, bardzo ważny dzień, myślę, że dla Chorzowa, dla regionu, dla wspólnoty hutniczej, ale też dla odbudowania pewnej wspólnoty wokół hutnictwa, które w Chorzowie jest bardzo ważne, dlatego wydaje mi się, że to muzeum nie mogło powstać nigdzie indziej. Lepszego miejsca w Polsce na Muzeum Hutnictwa nie było i myślę, że należy się cieszyć z tego, że też 6 lat temu taka decyzja zapadła. To był bardzo trudny projekt, kosztowny, największa inwestycja w sektorze kultury, w historii tego miasta, ale wydaje mi się, że hutnictwo po prostu na to zasłużyło. I na tej wystawie staramy się pokazać, czy w ogóle w muzeum staramy się opowiedzieć nie tylko historię samych hut i hutnictwa, ale ludzi, żeby pokazać właśnie, że to wspólnota hutnicza, czy też wspólnota przemysłowa, bo nie możemy zapominać o kopalniach, stała za rozwojem tego miasta i gdyby nie hutnictwo, pewnie bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Hutnictwo jest bardzo ważną gałęzią przemysłu. Jak wiemy, do dziś nie wyobrażamy sobie życia bez stali, bo to dzięki stali mamy tramwaje, mamy pociągi, samochody, mamy budynki, mamy no wiele rzeczy, z którymi mamy kontakt na co dzień tak naprawdę. I dlatego też chcieliśmy, aby właśnie tą stal, ten proces produkcji stali tutaj pokazać. Pokazać tym, którzy nie mieli okazji pracować w tych zakładach, a pamiętamy, że przecież wielu z nas, wielu Chorzowian ma w swoich rodzinach, zarówno tak jak już mówiłem, górników i hutników. Dlatego też tworząc ten obiekt, to miejsce, chcieliśmy też oddać hołd tym wszystkim pracownikom tych zakładów, którzy właśnie się przyczynili do rozwoju naszego miasta poprzez ciężką pracę w tych hutach. Dla mnie to jest taki wzruszający dzień, że nie wiem, czy nie będę płakać, natomiast po prostu jest to ukoronowanie moich takich i prywatnych, i zawodowych zainteresowań, pracy w hutnictwie, ale też zabezpieczenia tego dziedzictwa właśnie w takim muzeum, w takiej formie, z tymi eksponatami, które będą przedstawiane, zbierane i przekuwane na dalsze informacje i zbiory, które się tutaj urodzą. A jak do końca życia, jak tylko będę miała możliwość, to będę uczestniczyć tutaj w tym dziele, że tak powiem. Naszym zadaniem przy współpracy właśnie z tym pokoleniem pani Stefanii, hutników, którzy pomogli nam stworzyć tę wystawę, jest zapełnienie czy zasypanie tej dziury pokoleniowej, która się stworzyła po to, żebyśmy odtworzyli tą wspólnotę i zapewnili jakby ciąg tych wartości i tych historii, które płyną z historii hutnictwa. To jest hala główna, mamy też mniejszą halę z pięknie zachowanym brukiem drewnianym. To są hale elektrowni z 1895 roku. W tej większej hali, w której się znajdujemy, to jest oczywiście wystawa stała, ale tutaj po mojej prawej ręce jest sala kinowa, w której będzie można zobaczyć no, taki bardzo wrażeniowy film, który jest adresowany do różnych zmysłów, tak naprawdę również do zmysłu powonienia i odczuwania temperatury. W tym kinie zapraszamy Państwa tam, gdzie normalnie nie moglibyśmy Państwa zaprosić, czyli do wnętrza Wielkiego Pieca, do wnętrza działających zakładów przemysłowych, do stalowni, do hali Wielkich Pieców, ale również w kosmos i w zamierzchłą przeszłość.